Tak jest, panie i panowie, tak jak na banknocie jednodolarowym Ameryka wierzy w Boga. Ukłony niskie. Marcin Filipowski przy mikrofonie, obiecywany gość. Tutaj przede wszystkim słowa przeogromne podziękowania naszej cudownej Alicji Barahone, bez której nie miałbym kontaktu bezpośredniego z naszym bohaterem, któremu na początek składam najserdeczniejsze życzenia imieninowe, bo chyba wczoraj ksiądz Karol Lipiński obchodził swoje imieniny, prawda? Witam serdecznie księdza. Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, no, z którymi za pośrednictwem właśnie fal radiowych będę mógł się spotkać. Bardzo dziękujemy za wyrażenie aprobaty na tę rozmowę. I proszę księdza, no serce Syberii. Proszę powiedzieć, no nam się kojarzy z zesłańcami. Proszę powiedzieć, jak ksiądz trafił? Dlaczego podjął samodzielną decyzję o zesłaniu? Tak. Rzeczywiście nam się Syberia Polakom kojarzy ze zesłańcami, ale jednak muszę tutaj powiedzieć, że o czym no mało po prostu ludzi wie, że była również druga grupa ludzi, która tu przyjechała dosłownie dobrowolnie za chlebem. Za chlebem. To był rok, tutaj konkretnie co do Wierszyny, 1910. 4 lata wcześniej była wielka reforma ministra rolnictwa Sołypina, który no, miał dobry cel. Chciał zagospodarować Syberię. To tyle po prostu no, kilometrów kwadratowych, które mogłyby dać chleb, bo tak jak tutaj na przykład w Wierszynie jest bardzo dobra urodzajna ziemia, Potrzebował ludzi i dlatego była wielka agitacja w zaborze carskim, bo wtedy Polska była podzielona no, na trzy zabory. Jednym z nich był zabór carski, tak. Zabór carski. I była wtedy wielka agitacja, żeby tych ludzi tutaj ściągnąć, żeby ich jakoś namówić. No, żeby tą ziemię, która tutaj leży łogiem po prostu, żeby ją no, zagospodarować, żeby ta ziemia dała chleb. A ponieważ widać, że no, w zaborze carskim w Polsce, no było bardzo słabo. Była wielka po prostu bieda. No ja tak sobie to tłumaczę, no bo tamtych czasów po prostu człowiek nie zna, ani ja, ani pan, ani ci, którzy słuchają po prostu. No i dali się namówić, przyjechali tutaj. I to dowiedziałem się z jednego filmu, który został o Wierszynie nakręcony z okazji stulecia Wierszyny, a więc w 2010 roku. Że na Syberię w latach 1908-12 wyjechało około 1 200 000 ludzi. Z tym, że zaznaczam, nie byli to sami Polacy, ponieważ wiemy, że w zaborze carskim w Polsce wtedy mieszkali Polacy, Litwini, Białorusini, Ukraińcy, no i jeszcze tam inni. I wyjechało ich ponad 1 200 000, z tym, że car, no był wiadomo taki lisek, że pozwolił na ten wyjazd, no bo minister zaprosił, ale nie pozwalał, żeby w jednym miejscu danej narodowości zgrupowała się no, ludność.
A jednak mimo to, nie wiem co do innych narodowości, ale co do polskiej narodowości, to takich kilka grup na Syberii udało się w większej liczbie w jednym miejscu. I na przykład tutaj w Wierszynie zgromadziło się 75 rodzin. I dzięki temu, że taka grupa tutaj się osiedliła, to przetrwał język polski do dnia dzisiejszego. Do dnia dzisiejszego. Właśnie jest i kultura przetrwała. Przede wszystkim język przetrwał. I ja między innymi tutaj przyjechałem już jako emeryt, bo brak kapłanów jako emeryt, dlatego że mogłem od samego po prostu startu, bez jakiegokolwiek przygotowania językowego, pracować. Ponieważ tutaj liturgia w kościele, nabożeństwa, msza święta, wszystko jest w języku polskim. Jest w języku polskim. Dlatego nie miałem żadnych trudności. Co prawda, jak ja się tutaj znalazłem, bo tak pan zapytał. Zdecydowanie. Ja się tutaj i tutaj, przepraszam proszę księdza, ale chcę to powiedzieć, niech to zabrzmi jako naprawdę komplement, bo w dzisiejszym kryzysie wiary, gdzie rzeczywiście Kościół katolicki w Polsce przeżywa największy kryzys. Największy kryzys. Pewna grupa księży określiła swoje stanowisko i poszła do wiernych, za wiernymi, za głosem serca, według słów Jezusa Chrystusa, nauki swojego mistrza. I teraz chcę podziękować, że mam przyjemność rozmowy z mistrzem, bo w tym myślę, że ksiądz dzieli się nadzieją wśród słuchaczy, tym optymizmem i tą wiarą prawdziwą. Bo proszę, cofnijmy się do tego momentu, kiedy ksiądz mógł już być od wielu, wielu, od ilu? 9, 10, od kilku lat na emeryturze. Od 11, ponad dekadę. Od 11, tak jest. Mianowicie, nigdy nie myślałem, bym tak powiedział, o misji w Rosji. Ponieważ jestem zakonnikiem i to zakonnikiem zgromadzenia misyjnego, pracujemy w 75 krajach świata. I myślałem jako młody kapłan o misjach, ale moim marzeniem to był Madagaskar. Dziś tam prowadzimy wielką misję, bardzo się ta misja dobrze rozwija. Jest tam dużo powołań, mamy nawet własne seminarium, nowicjat, ale jakoś nie doszło. Przełożeni zawsze mnie tam posłali na jakieś inne, do innej pracy. Cały czas pracowałem w Polsce i w takich liczących się miejscach, bym tak powiedział, bo piękne sanktuarium Matki Bożej Podlasia, Kodyń nad samym Bugiem, czy też piękne sanktuarium, najstarsze sanktuarium Polski, sanktuarium relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu, niedaleko Kielc, w Górach Świętokrzyskich. Pięknie. W końcu znalazłem się tutaj na Syberii, w malutkiej wiosce, która powstała w 1910 roku wśród grupki Polaków, bo tu wszystkich mieszkańców jest 580-600, to tak 85% to są właśnie potomkowie tych pierwszych przybywających tutaj. To są ludzie mające korzenie polskie. Ale jak się tutaj znalazłem? Właśnie, proszę księdza, proszę powiedzieć o tym momencie, kiedy ksiądz podjął decyzję i teraz najbliżsi znajomi, koledzy księża, którzy mówią, jak określili, powiedzieli, zaraz, czy ty wiesz, co ty robisz? Wiesz, jaka tam jest temperatura? Jak to wyglądało? Proszę cofnąć się o te 11 lat wstecz. O te 11, dokładnie o 11 lat.
Była to pierwsza niedziela sierpnia 2009. Zaprosił mnie mój znajomy, wtedy byłem w Kodniu, już od 1 lipca należałem znów do Kodnia, gdzie wcześniej 16 lat pracowałem. I mój znajomy z Terespola, zaprosił mnie na obiad. No i pojechałem do niego, miałem wolny akurat, że mogłem do niego pojechać na ten obiad. I w czasie obiadu telefon. I znajomy mówi, dzwoni biskup z Irkucka, z Syberii. A ja tak, mimo że w wojsku byłem, ale nie naładowałem broni, tylko tak strzeliłem i mówię do niego, ty zapytaj się, może by mnie przyjął. No i ten mój znajomy to po prostu powtórzył dosłownie, a biskup, który to usłyszał, odetchnął i mówi, kamień mi serca spadł, bo szukam księdza do wierszyny. No i tak się rozpoczęło. No i ja mówię, księdze biskupie, ale ja nie mogę podjąć decyzji, no bo ja mam swoich przełożonych. Ja to przekażę przełożonym, jeżeli przełożeni wyrażą zgodę, no to może przyjadę do wierszyny tego. No i wróciłem do Kodnia, od razu za telefon, dzwonię do Poznania. Prowincjałem, mój kolega, z którym razem byliśmy w seminarium, i jako, no, jako studenci i również jako, on wtedy był profesorem, a ja byłem tam wtedy, no, ekonomem. No to po prostu bardzo dobrześmy się znali i dzwonię i mówię, Teodor, bo akurat miałem szczęście, że prowincjał był w domu tutaj, bo to się jeszcze dzwoniło, ja już nie wiem, czy to było komórką zmienione, czy zwykłym telefonem. Teodor, usiądź sobie wygodnie na krzesełko, posłuchaj, co ci powiem. No i tak, powinieneś raczej odpowiedzieć tak. No i mówię, to mów. I mówię, no przed chwilą, no tak po prostu przypadkowo rozmawiałem przez telefon z biskupem z Syberii, który bardzo, bardzo prosi, abym tam przyjechał i pracował w wierszynie. No on tak głęboko odetchnął, posłuchał, mówi, wiesz co, no, gdzieś dopiero został przeniesiony z Świętego Krzyża, gdzieś wrócił do Kodnia, tutaj masz się zajmować ruchem pielgrzymkowym jako pomoc drugim ojcom tam, ale no myślę, że ci pozwolę tylko na pół roku, myślę, według mnie, nim załatwisz dokumenty, to szybciej to nie będzie jak listopad i tutaj dobrze obliczył, tak mu się to udało. Mówię, no i to w listopadzie już ruch pielgrzymkowy ustaje, to przez zimę sobie w Kodniu ojcowie poradzą, no i za pół roku wrócisz. No, ksiądz się zaklimatyzuje, no, tak? Ksiądz się zaklimatyzuje, bo zima no, najciekawsza. Bo zima, tak. I ja przyjąłem, no dobrze, ale sobie w duchu pomyślałem, później jak odłożyłem słuchawkę, że przecież nie pojadę jako turysta, żeby za pół roku wracać. Tak. No, tam brak księdza. Biskup się cieszy, że przyjadę tutaj, no bo zaraz następnego dnia chyba dzwoniłem do biskupa, że pozytywnie tutaj, no bo musiał mi przysłać zaproszenie, bo nie mogłem mogłem sobie pojechać jako turysta, ale gdybym pojechał na wizę turystyczną,
to nie mógłbym po prostu w kościele no, pracować oficjalnie. Mógłbym sobie prywatnie odprawić mszę świętą, czy tam w koncelebrze, ale nie mogę głosić kazań, nie mogę, no nie mogę być na przykład proboszczem, czy ten, trzeba mieć wizę do spraw religijnych, No i poczekałem bardzo szybciutko, no biskupowi zależało, spieszył się, szybko ta wiza przyszła, znaczy nie wiza, tylko to zaproszenie. No i w ciągu miesiąca miałem wizę i wyjechałem w listopadzie, 18 listopada, 19 wysiadłem w Irkucku. Wtedy była temperatura minus 27 stopni. No od razu ładna zima przywitała, ale ja jakoś na zimę nie jestem taki wrażliwy. No i tak się rozpoczęło. Ksiądz biskup na mnie czekał na lotnisku. Pojechaliśmy do kurii, no parę dni w kurii, no króciutko w kurii, bo już 22 znalazłem się w Wierszynie i taka ciekawostka, jadąc do Wierszyny w połowie drogi, miejscowość, która nazywa się Kudarejka, 27 stopni mrozu, śniegu, no za dużo tam nie było, no ale 20 centymetrów, a może i więcej tego, a tutaj gospodarz z swojej posesji wypędza chyba z 20 krów. Ja mówię do księdza biskupa, mówię, a gdzie on je wypędza? A on mówi, no na łąkę. Ja mówię, jak to na łąkę? 27 stopni mrozu, 20 centymetrów czy 30 śniegu. Gdzie tu? A tu pomówi po naszej prawej stronie jezdni. Mówi, to są łąki, mówi. One sobie tam poradzą. No to dla mnie to był taki pierwszy szok, no bo coś takiego tak. W Polsce nie spotkałem. Chociaż no, koledzy czy misjonarze z Kanady to opowiadali o tym, że tam na przykład w Batro mieliśmy jakąś tam wielką fermę, bydła mięsnego, no też przez całą zimę są tam wielkie mrozy i nie są w jakichś tam oborach, tylko po prostu mają szałasę porobione. No i tak są. Ja mówię, no to może tutaj coś podobnego, to może są takie spokrewnione to bydło jest, czy coś, że zimna się nie boi. No i tak dojechaliśmy do Wierszyny, no i się rozpoczęła moja praca. Ksiądz biskup po prostu wszystko mi tutaj pokazał. Był malutki domek, dla jednego po prostu jako samego kapłana to wystarczyło, bo ten domek był bardzo malutki, no to byłoby mało, ale ksiądz biskup po prostu chcąc, aby kapłan był na stałe w Wierszynie, to ten domek rozbudował i po prostu było to wystarczające dla jednego kapłana. No i tak rozpocząłem po prostu życie jako eremita, no bo w pojedynkę. No i tu może się jeszcze wrócę, że bałem się jednej rzeczy, wyjeżdżając na Syberię. Proszę powiedzieć, jakie? Chociaż nigdy nie byłem w Rosji ani na Syberii, to nie bałem się, że będę sam, znaczy, że będę musiał sobie tam coś ugotować, chociaż pojęcia nie miałem, jak to się gotuje. Nawet biskup mi się pytał, czy umie gotować. Ja mówię, no woda to mi się jeszcze nie przypaliła. Ale się okazało, że mi się kilka razy woda przypaliła. Bo postawiłem tam czajnik, czy tam garnek z wodą. I zapomniał się. Zapomniałem sobie, wyszłem ten, przychodzę, wody nie ma, czajnik, czy tam garnek spalony. Czerwony, albo już do wyrzucenia. Tego, no. No i tak się... I właśnie tego się bałem, że będę sam, ponieważ od mojego nowicjatu przez seminarium i już później jako kapłan nigdy nie byłem w klasztorze mniejszym jak 12 osób. A nawet był czas, jak byłem ekonomem
w Obrze było nas 180. Ojej. Na Świętym Krzyżu, kiedy byłem, były nas z nowicjatem, było nas tam 50. No, w Kodniu również było nas tam zawsze 10, 12, 14. A tu sam. I tego się bałem. Ale jakoś, no, Pan Bóg mi to wynagrodził, że taką decyzję podjąłem, że ten strach po prostu przeszedł, że ten strach przeszedł. I no i 11 lat jako eremita funkcjonuje. No, gratuluję. Chociaż nie mogę tak narzekać. Chociażby w tym roku z powodu tej tego koronawirusa, no nie ma, bo tak to w ciągu roku w lecie, bo zimy się tutaj boją turyści, w lecie to miałem każdego, no w ostatnich latach po 100, 110 takich malutkich grup z Polski, czyli miałem cały czas ruch. W tym roku tego nie ma, ale za to mnie odwiedzają koledzy. Bardzo często przyjeżdżają tutaj do mnie koledzy, chociażby teraz jest tutaj jeden z księży, 40-latek, który też wczoraj miał 42 lata, żeśmy to tutaj jakoś tak uroczyście starali się ten dzień wszystkiego jakoś dobrego obejść i przez modlitwę, i przez mszę świętą, i przez lepszy obiad, no bo przez 11 lat to się już tam nauczyłem jako tak ugotować tego, nie? No i tak się tutaj po prostu żyje, no. No to pan wspomniał, no... Proszę księdza, właśnie, proszę księdza, proszę powiedzieć, bo zaczął ksiądz nowe życie tak na 2 lata chyba przed 70. urodzinami, o ile dobrze potrafię to policzyć. No, tak to jest, bo w tej chwili 79 już jest za mną, kręci się licznik na 80. Nie? Brawo. I teraz proszę księdza, tak rzeczywiście zapytam, oczywiście... dobra energia, tak? Blisko Boga jest ksiądz w bardzo zdrowym miejscu, prawda? Bo Wierszyna chyba jednak do tych zdrowych miejsc należy. Nie ma żadnych fabryk, no, powietrze ja to, nie zatrute. Proszę. Tak, ja to bardzo podkreślam, gdy właśnie przyjeżdżają turyści, czy nawet są turyści, ale też zdarzają się grupy normalnie pielgrzymkowe, które tutaj też docierają no, śladami, żeby przejść śladami naszych męczenników, bo tutaj no, tych męczenników naszych tutaj jest no, bardzo, bardzo, bardzo dużo. Gdybyś nie stąpał czy coś, to tam jest gdzieś tam krew męczenników polskich się znajduje. No... Aha, bo mój wątek teraz uciekł, bo się... Nic nie szkodzi, proszę księdza, po prostu powiedzmy, no, jest zdrowo, jest ksiądz zahartowany. A tak. I ja to zawsze podkreślam, ja mówię, przyjeżdżajcie tutaj na dłużej, tutaj Wierszyna to jest sanatorium, nie w tym znaczeniu. My mamy tutaj piękny jakiś blok, gdzie tam po prostu są masaże, jakieś tam, nie wiem, wszystko tutaj, no wygody, super, bo chociaż to do wygód na przykład, to jeszcze większość naszych domów to nie ma takiego prawdziwego zdarzenia, no na skalę europejską, czy na skalę amerykańską na przykład, no toalety, czy coś, no są jeszcze takie tradycyjnie na dworze tutaj. No, ale jest rzeczywiście sanatorium. To jest, no, tu jest ekologia według mnie no, na 100%. Chociażby to, że tutaj, nie wiem jak tam dalej od Wierszyny, ale no, mówię o samej Wierszynie, nie używa się na przykład nawozów chemicznych. Nie Brawo. Używa się nawozów chemicznych, jedynie pod ziemniaki, a jak jest go więcej, to i tam dalej na jakieś tam pole, używa się tylko nawozu naturalnego, jak to się mówi w języku polskim, no gnój spod zwierząt. Proszę księdza, teraz jest modne określenie organiczne tak ładne. Organiczne, tak, no tak. Właśnie, to tylko, a chemii się tutaj brawo, nie używa, brawo.
a robią w ten sposób, że na przykład, bo tutaj od sąsiada to wiem, bo mam sąsiada, który no od jakiegoś czasu przeszedł na rolnictwo na wielką skalę, na wielką, no nie taką jak fermerzy w Ameryce, no ale tutaj to już jest u nas wielka skala, jeżeli on ma 800 hektarów, nie jest to jego ziemia własna, dużo w większości to jest w tym dzierżawie, no to się robi tak, że w tym roku sieje się zboże, no tam się kosi i to pole w tym roku skoszone, w przyszłym roku odpoczywa. Dopiero za 2 lata na nowo będzie się tam na nim siało. Sieje się tutaj, no, w wierszynie to sieją pszenicę, jęczmień, owies, groch. Sieje się tylko jare zboże, ponieważ o zimę wymarza, dlatego po prostu sieją tego jare. No nie ma na pewno takich wielkich plonów, jak gdzieś tam w Europie czy w Ameryce, ale podkreślam, dlatego, że tu nie używa się w ogóle sztucznych nabozów. I to proszę księdza, ja księdzu powiem, po że natura. Pochwalę bardzo, pochwalę się również ziołami słynnymi syberyjskimi, które trafiają również do nas w Ameryce. Nie są oczywiście dokładnie opisane, że mogą pochodzić z wierszyny, ale jednak są najbardziej cenione obecnie zioła pochodzenia syberyjskiego. I teraz rozumiemy dlaczego. Tak, skoro pan no, temat wziął zioła, to tak, tutaj są bardzo dużo ziół jest tych nadbajkalskich, ale to, co pan powiedział, może i wierszyna. Tak, 2 lata temu był tutaj już emerytowany, no, świeżo co przeszedł na emeryturę, a więc jeszcze młody człowiek, leśnik. I od grupy po prostu się urwał, grupa tam była na obiedzie, a on się jakoś tam urwał, poleciał sobie swoimi tam ścieżkami gdzieś tam i przybiegł, no wrócił, mając w ręce garść różnych ziół, mówi: fantastyczne zioła, lekarstwo, mówi. Proszę księdza, czy, mówi, mógłbym w przyszłym roku do księdza przyjechać na dłuższy okres, mógłbym u księdza zamieszkać, żebym po prostu, no, chodził na zioła. Ja mówię, bardzo fantastycznie, ja bym się z tego bardzo cieszył. Pan by mnie poduczył, byśmy zrobili jakąś malutką aptekę zielarską tak tutaj w Wierszynie. No ale nie doszło do skutku, bo pandemia przybyła. Koronawirus tak to popsuł. Tak, koronawirus, no nie mógł przyjechać, muszę z nim nawiązać kontakt, bo tam w zeszycie jest wpisany, no żeby jak tylko będzie możliwe, może w przyszłym roku, a nawet za 2 lata. No właśnie, ale proszę księdza, powiedzmy jedno, bo koronawirus jednak w tych surowych warunkach nie dotarł do wierszyny. No, Irkuck, stolica Syberii, oddalona, o ile dobrze sprawdzam, około 100 kilometrów, tak, na północ. No ponad, w prostej linii to można powiedzieć 100, na północny wschód. Rozumiem, tak to wygląda. No, Wierszyna na dzień dzisiejszy jest czysta od koronawirusa, z czego się bardzo cieszę i każdego dnia się modlę, aby tak pozostało. Pięknie, aby tak pozostało. No to proszę księdza, wielkie proszę powiedzieć o ogólnych warunkach, bo ja się domyślam, że nie ma ksiądz takiego łatwego życia. Jednak no, cała Rosja, wydaje mi się, to są stereotypy, ale ksiądz może rozwieje mi te wątpliwości, że jednak mi się kojarzy z prawosławiem, z cerkwiami, popowie, którzy chodzą, pięknie śpiewają, kadzidłami machając, a jednak ksiądz katolicki. Proszę, jak to wygląda? Proszę powiedzieć, ilu ksiądz ma kolegów księży w okolicy? Jak to wygląda? Jest to bardzo ciekawe dla nas. No
powiem tak, że większość, no zdecydowana większość mieszkańców, obojętnie czy chodzą do kościoła, nie chodzą do kościoła w Wierszynie, to są katolicy. Po prostu odwiedziłem wszystkie rodziny, to jest 125 rodzin mam zapisanych, no, które mają pochodzenie polskie i uważają się za rodziny katolickie. Tutaj nie ma jakichś tarć czy coś. Między innymi w Wierszynie cerkwi nie ma. Najbliższa cerkiew jest w Tichonowce, 20 kilometrów od nas oddalona. Prawdopodobnie tam jest w tej chwili kapłan prawosławny, bo wcześniej dojeżdżał. Kilka lat temu byłem na takim spotkaniu o rodzinie właśnie w tej Tichonowce, to było na szczeblu powiatowym i co mi się tam wtedy tak spodobało i tak mnie podniosło, że na zakończenie pani, która prowadziła to spotkanie, a były tam wszystkie nacje, które w powiecie są. W naszym powiecie jest 8 nacji. Proszę. 8 nacji. No i to spotkanie polegało na tym, że każda nacja, no tak jak Polacy z Wierszyny, musiała być dwu- czy pokoleniowa, tu w swoich strojach narodowych musiała coś o sobie powiedzieć, coś zaśpiewać i coś z rzeczy kulinarnych podać na stół, gdzie po całym zakończeniu, no to tak każdy sobie poglądał i można się przepraszam, było... ja rozumiem, że ksiądz nie gotował, nie musiał. Nie. No dziękuję, panie, żartuję. Panie, ja się z nimi zabrałem tego, nie? No i właśnie na zakończenie, bo ja tak troszeczkę no, początkowo no, tak się bałem, bo tak tutaj też jest taki jeden człowiek, któremu wszystko po prostu przeszkadza, tak jak to bywa w każdych jakiejś tam miejscowości. No, czy nie będą jakieś nieporozumienia, czy szybciej, czy później nie nastąpi, bo tak, że ja dopiero tutaj jestem pierwszym kapłanem, który tak jestem tu na stałe. No tak, to byli kapłani przyjezdni, albo czasami tutaj był na stałe, no to te stałe się liczyło 2-3 miesiące. Tak. I odjeżdżał. Ja jestem tutaj po szóstym kapłanem po oddaniu kościoła w 1992 roku. No i to tak, no miałem takie obawy, ale po tym spotkaniu przyjechałem umocniony i mówię, gdyby mnie ktoś zaczepił, że u nas tutaj jest Rosja, a u nas w kościele wszystko jest po polsku, to bym mu powiedział, niech pan uda się do tej pani z powiatu, która prowadziła to spotkanie w Tichonowce i ona panu wytłumaczy. Mianowicie tak bardzo ta pani podkreślała, dosłownie apelowała do dziadków, żeby nie wstydzili się swojego języka, swojej tradycji i ten język pilnowali, aby również ich wnuki w tym języku rozmawiały. Mówi, wiadomo, Rosja, język urzędowy jest rosyjski, w szkole jest rosyjski, wszystko, ale nie wstydzić się swojego języka i kontynuować swoją tradycję, swoje zwyczaje. To mówi, chociażby dzisiaj mówi, jakie to bogactwo. Mieliśmy 8 występów, no bo każda nacja miała ten swój występ i nam to mówi, co za piękno, mówi. I tego po prostu pilnować dosłownie. Apelowała do tych dzieci. No i to mnie tak podniosło, że jak ja przyjechałem, to czułem się taki, bym powiedział, mocniejszy. Już nie bałem się, żeby ktoś tam zaczepi, a jak mnie zaczepi, no to będę miał po
gotową odpowiedź. Genialnie, genialnie, ale proszę księdza, oznacza to, że jednak mimo wszystko zabory, pierwsza wojna światowa, wybuch drugiej wojny światowej, później okres no, prześladowań stalinowskich, no horrory. Rosja przeżywała swoje wewnętrzne horrory, ale nie tylko. No, Polacy zawsze należali do grupy prześladowanych. Proszę powiedzieć, jak ksiądz to ocenia przez te 11 lat, bo może okazać się, że wasz rejon jest bardzo tolerancyjny. Czy ksiądz kiedykolwiek spotkał się z nietolerancją, oczywiście nie swoich wiernych, no nie mówimy o Polakach żyjących we wsi Wierszynie, ale nie, w okolicach. Nie, nie spotkałem. Po prostu w samej Wierszynie żadnej jakiejś tam przykrości mi nikt nie sprawił, a w okolicy Wierszyna jest bardzo znana. To doświadczyłem tego. I w samym Irkucku doświadczyłem tego w naszym mieście powiatowym w Bochanie i również w takim mieście, miasteczku po prostu od nas oddalonym o 50 kilometrów Osa, co no tak się ucieszyłem, że taka sytuacja jest, że Wierszyna jest tak znana. Tutaj na przykład w Osie. Z kolegąśmy się umówili na taką no, turystyczną wycieczkę na rowerach kilkudniową. No i w Osie mieliśmy się spotkać, bo on pracuje aż w Ulan-Ude. On przyjechał pociągiem i później w miejscowości Szelechowo wysiada. No i dostaje się, musi przepłynąć promem przez rzekę Angarę. No i w Osie spotkanie, a ja 50 kilometrów z Wierszyny na rowerze do Osy. No i pierwszy raz w tej Osie jestem i nie wiem, gdzie to miejsce jest, żebyśmy się tam, bo on według mapy po prostu mówi tam na skrzyżowaniu, tam się spotkamy. No i zatrzymuję się, patrzę, o są taksówkarze, to najlepiej będą wiedzieli. No a bo język rosyjski to ledwo, bo to już kilka lat temu było, no tego, no ale jakoś tam się domawiałem, no i tylko się ledwo co odezwałem tego, a kierowca mówi, ale to nie jest w pogardliwym, to tutaj się przekonałem, że to jest takie no, normalne, jakaś taka odzywka, mówi, o Polaczek z Wierszyny tego, no tak, nasz język. I to się teraz przekonałem również, kiedy w tym roku żeśmy odbyli no, w kilka takich, ale to samochodowych takich no pielgrzymek i wycieczek turystycznych tutaj w okręgu Wierszyny, no w okręgu Wierszyny w odległości na 1000 i 1100 kilometrów tego, bo to wiadomo, że to jest kolos, no Rosja. I też on już 25 lat, 26 lat pracuje w Rosji, pochodzi niedaleko też Chodnia, dlatego takie troszeczkę nasze dusze spokrewnione, żeśmy się jakoś tak do siebie przypadli z tego, mimo że on jest dużo, dużo młodszy ode mnie, ale dobrze włada językiem rosyjskim, ale mimo to, gdzieśmy nie byli i gdzie on rozmawiał, to od razu, no wszyscy dosłownie nie wyczuli, a niektórzy nawet wyczuli, skąd jesteśmy, tego, o, inostraniec, obcokrajowiec, tego nie, tutaj, no i później często pytali, skąd my pochodzimy, no to z Polski, tego. I to nie było, po prostu zaś usłyszeli słowo Polska, to żeby coś tam pogardliwego, nie, wręcz przeciwnie, a najbardziej mnie tak zaskoczył w tym roku, kiedyśmy się wybrali w taką daleką podróż, miejsce byłego obozu lagru, tego 1000 no, kilometrów od Wierszyny. Od Wierszyny. No, obóz już dzisiaj nie istnieje, ale jeszcze tam jest
cmentarz, na którym byli chowani ci z obozu i tam również jest pochowany jeden z kapłanów, którego proces beatyfikacyjny jest. Jest to Marianin i tam jest właśnie postawiony na jego grobie piękny grób. No i jak tam zajechałem, no to nas ten, no mój kolega Adam, no nie korespondent, tylko ten przez internet się skontaktował z jednym z nauczycieli w tamtej miejscowości, który zajmuje się historią i również właśnie losami naszych polskich zesłańców. No i później po spotkaniu, tam właśnie on na nas czekał, że on zaprowadził, gdzie ten cmentarz jest, gdzie właśnie ten grób na tym cmentarzu jest, tam jest postawiony piękny krzyż, a po wszystkim zaprosił nas do swojego domu, kawaler to jest, tylko z matką żyje, no Rosjanie. No i bardzo, bardzo tak pięknie się no, wyrażali o naszych polskich zesłańcach i w ogóle i o Polsce. No byłem zaskoczony. I ja miło. Bo to czasami mówię, że są wielkie starcia. Tak, tak. No może te starcia są na przykład dzisiaj na linii politycznej, ale między ludźmi to jakiś, no to chyba, że ktoś, no to i z naszej strony jakiś szowinista jest, zgadza z tamtej strony. Zgadza się. No zawsze się z tego, ale ogólnie no w tym roku znów tych takich spotkań miałem dość dużo, bośmy w dużo miejscach takich byli, wszędzie nas jakoś tak ładnie przyjęli, ładnie z nami rozmawiali, mieli czas na rozmowy, ale właśnie będąc na tym cmentarzu, kiedy tam no, stanąłem przy krzyżu, który jest tam postawiony na grobie tego księdza, mianowicie dopiero sobie uświadomiłem, jak zobaczyłem na dzień jego śmierci. To był dokładnie 11 luty 1952 rok. I tam dopiero się uświadomiłem, że wtedy jeszcze po prostu funkcjonowały łagry. Tak jest. Bo my to tak jakoś tak, no jakoś tak, nie myślę tak łagry, ale to ja myślałem, że to tam się szybko to rozpadło. Tak, proszę troszeczkę poczekać, bo tutaj dobrze. Mam rozmowę telefoniczną bardzo ważną. Tak, dobrze. Kolega przyszedł postukać tutaj mi tego, nie? Dobrze, kolega wystukał, bo pamiętam, że Stalin zmarł na początku roku, chyba w marcu, w 53 roku, dopiero te łagry, dopiero później, prawda, były likwidowane, dopiero po śmierci Stalina. Tak. Ale proszę księdza, jeśli pozwoli ksiądz, jeśli pozwoli, nie chciałbym w żaden sposób kontrowersyjnie podchodzić, ale tak jak mówiłem na wstępie, osoby szukają kapłanów prawdziwych. Można nazwać to starą szkołą. Dzisiaj młodzi kapłani są wyświęcani, pokazywani w telewizji polskiej, a później okazuje się po 2 latach, że tracą wiarę, mają kryzys, a po kilku miesiącach dowiadujemy się, że 16-letnia dziewczyna jest w ciąży jednym z księży. Druga strona już starszych księży opiewa majątkiem blisko 100 milionów złotych polskich, auta za 10 milionów złotych polskich i w przepychu żyjących. I teraz jest ksiądz, który podejmuje samoistną decyzję, sam. Wyrusza do kraju, który no, jest odcięty od świata, który posiada jedną drogę. Czy to jest prawda, proszę księdza, czy to jest prawda, że jest jedna gruntowa droga po opadach, ona jest nieprzejezdna i jesteście odcięci od świata? No po prostu no jest tylko do wierszyny jedna droga. Dalej to tylko tajga i jeszcze raz tajga.
No, są odcinki już dobrej drogi, ale są odcinki rzeczywiście, no, taki najgorszy odcinek to jest między Tichonowką a Wierszyną, to jest ostatnie 20 kilometrów, no 15 dokładnie ta droga na kilometrów, no, że jest bardzo słaba i pod samą Wierszyną jest taki odcinek, że jak opada deszcz, no to można nie przejechać, No jak i tam jest, bym powiedział, taki zawodowy, wyprawny jakiś tam kierowca, to jakoś tak od tam, no uda mu się coś, ale jak jest słaby kierowca, no to utknie w tej glinie. Ale po prostu słońce zaświeci, 3 godziny poświeci i droga jest przejezdna. To od prawie razu ładnie wysycha. Ładnie wysycha i jest wtedy twarda jak beton. Mała różnica między Tybetem. Proszę, proszę, powróćmy, bo ksiądz nawiązałem, tak, tak sprowokowałem. Chciałem wrócić do tego, co tutaj pan powiedział. Tak, ja się z tym zgadzam i to trzeba piętnować, ale po prostu to są jednak jednostki. I dlatego jestem zawsze, czy byłem w Polsce oburzony, no bo w tej chwili to nie mam takiego dostępu. No chociaż jest internet, to można troszeczkę tutaj pooglądać i sytuację. Mianowicie co do księży tego, nie? Bo z tak. tego tematu my akurat się podzieli. Tak, to są tak, to co pan powiedział, ale według mnie są to jednostki i co mnie denerwuje, na przykład w wiadomościach, kiedy jakieś wiadomości podają, że według mnie, jeżeli jest taki fakt, to powinni powiedzieć ksiądz taki i taki, konkretnie, ja nie jestem za tuszowaniem, ale bardzo mnie boli, kiedy mówią księża. No bo jeżeli mówią księża, to i mnie dotyczy to. Tak jest. A ja na przykład jestem czysty. No i czuję się po prostu tym obrażony. I żeby nie uogólniać, tylko mówić konkretami. Taki ksiądz ma taki samochód, czy taki ksiądz właśnie tam ma na przykład dziecko, czy coś. A tu cały czas się operuje księża i księża. Czyli się podejmuje, że wszyscy, no bo ja się mówię księża, no to liczba mnoga, no to wszyscy. I to po prostu mnie osobiście bardzo boli. Nie jestem za tym, żeby tuszować, tak, ale mówić konkretami. Rozumiem, ale no właśnie jest jesteśmy w takim momencie, proszę księdza, prawda? Ale jeszcze powiem, patrzę na nasze zgromadzenie, to nasze zgromadzenie jest bardzo po prostu takie otwarte, misyjne, jest bardzo wielu chętnych wyjazdów na misji, no i chociażby dużo naszych pracuje na przykład tam w Kanadzie, wśród Indian Eskimosów, na Madagaskarze, czy coś, no chociażby to, że 75 krajów świata. Tak. To jest i w tym są większość kraje misyjne tego i tu. Ale są wyjątki, że ktoś tam występuje, odchodzi czy coś. No ubolewamy nad tym, no ale po prostu skoro taką podjął decyzję, to nie można go zmuszać, że on musi u nas zostać. Tak jest. Tylko szkoda, że podjął tą decyzję dopiero jako kapłan, bo ja zawsze mówię, przecież wybierając drogę życia zakonnego czy kapłańskiego, to jest dość dużo czasu, bo to już przecież po maturze od razu się nie zostaje kapłanem. U nas na przykład ten proces trwa 7 lat. Wow. My się w ciągu siedmiu lat to można podjąć decyzję, no można się namyśleć i dlatego ja na przykład takich kleryków, którzy odchodzą z seminarium, to ja na nich patrzę z takim po prostu zdrowym okiem. No, przyszli, stwierdzili, że to jednak nie jest dla nich droga i odchodzą.
i bardzo pięknie. I brawa im za to, prawda? Tak, to im, tak, że podjęli taką decyzję, że no bo czasami też to jest i opinia może w domu czy coś, no może dzisiaj to już jest mniejszy taki nacisk tego, nie? Ale no podjął i dobrze. Ale boli, no mnie troszeczkę, no ja wiem, to odchodzą kapłani, no bo miał żeś tyle czasu na miejscu, czego żeś tego nie podjął przed święceniami, tylko dopiero podejmujesz to po święceniach. To prawda, no, to prawda. Po prostu różne sytuacje jakoś czasami trudno to zrozumieć, bo ja znam też od nas takich kapłanów, którzy no już w kapłaństwie odeszli, ale jednak później wszystko postarali się, żeby po prostu zostali z tych funkcji zwolniony oficjalną drogą, zabrali małżeństwo z sakramentem i są dobrymi bardzo ludźmi, czy jakimiś tam nawet naukowcami, czy dobrymi mężami, czy dobrymi ojcami. Mm. No bo i to jest najważniejsze. Już, jak odszedł, czy coś, że to już jest, on jest do niczego, że trzeba go po prostu potępić. Po prostu trzeba podać rękę i czy dali z nim kontakt, utrzymywać, a nie od razu po prostu no zrywać, albo że po prostu cię już nie znam, czy coś, a byliśmy dobrymi kolegami, czy coś podobnego tego, nie? No, to prawda, jest, no, to prawda. Ale proszę księdza właśnie, proszę powiedzieć mi, jeśli ksiądz pozwoli, bo mówię, no jest ksiądz dla wielu bohaterem, nie tylko i wyłącznie dla innych księży, nie tylko i wyłącznie dla katolików, jest ksiądz podziwiany przez wiele osób. Ale proszę powiedzieć, czy ma ksiądz dostęp i śledzi, co dzieje się w Polsce, w polskim kościele, który naprawdę stał się upolityczniony? Mam po prostu możliwość i na pewno wiele rzeczy mi się też nie podoba, czy coś tego, nie? Ale na pewno te moje odczucia tutaj to na pewno są inne, jak gdybym był w Polsce, bo jednak gdy się w tym środowisku żyje, to się to inaczej odbiera, a inaczej się to odbiera na odległość, no a jednak ta odległość między nami jest dość spora, bo to 7 tysięcy kilometrów tego, nie? Także, a tu jeszcze, no, bo pan kilka razy to użył, ja się nie uważam za jakiegoś tam bohatera. No normalnie, no taką decyzję podjąłem. Widocznie tak Pan Bóg chciał, żebym tak dalej pracował. Ja wiem, że mi czasami i koledzy czasami wrócił już tego, odpocznij sobie, no już masz prawie 80 lat. A ja się cieszę po prostu, no, że tutaj mogę być. No bo ci ludzie, no teraz znów 11 lat, każdego dnia, w każdą niedzielę, w każde święto jest msza święta, dzwonią te dzwony, wzywają wiernych do kościoła. No i znów, no brak kapłanów. No ksiądz biskup tutaj się boryka. Tutaj gdzieś wolne miejsce, tam wolne miejsce i to tak, bym powiedział, te dziury nawet czasami łata, że jakiś tam ksiądz tutaj jest z 2 miesiące, znów opuszcza tamte miejsce i tu znów jest 2 miesiące i tak od czasu do czasu po prostu ci ludzie mają mszę świętą i ten. No i to po prostu, no mi szkoda, no na pewno przyjdzie czas, że będzie, bo jak kiedy mi się pytają, czy byś chciał złożyć kości na ziemi syberyjskiej, czy w Polsce, no to ja odpowiadam, że w Polsce. No nie wiem, czy wyczuję ten moment, kiedy będzie trzeba odjechać, ale na razie, no, siły jakieś są, a prowincjał dał mi takie, tak zwane, u nas to się mówi, obedencja, gdzieś, kogo się gdzieś tam posyła, czy coś, że no, że mogę być w Wierszynie tak długo, jak mi pozwolą siły fizyczne. No w tej chwili jakoś te siły fizyczne są dość dobre, są jeszcze dość dobre. No, dlatego się cieszę, dlatego się po prostu cieszę, że mogę tym ludziom tutaj służyć. Mogę fizyczne, ale psychiczne, proszę księdza, to jest arcyważne i tutaj gratulujemy naprawdę doskonałości, ale tak jak mistrzowie właśnie skromności, bo
bo jest ksiądz skromny. No, no tak, no bo cóż, no, no, chciałem być księdzem, chciałem być misjonarzem, no to jestem. Brawo, brawo. Proszę księdza, co się dzieje? Co się dzieje? Proszę jeszcze ocenić krytykę i to właśnie w Polsce, w polskim kościele papieża. Papieża Franciszka, który moim zdaniem jest bardzo otwartym człowiekiem, również skromnym, zaskakującym, ale wydaje się dla niektórych jest tą osobą, która jest w prawidłowym miejscu, we właściwym czasie, odpowiednią osobą, że dobrze działa. A mimo to słyszymy krytykę. Tak, no po prostu nigdy wszystkim się nie dogodzi, bym tak powiedział ogólnie, że no większości na pewno, zdecydowanej większości się podoba. A to, że są jednostki, no a tak samo jak ja mówię, mam taką zasadę i często ją poczę, mianowicie, że mimo sytuacji ogólnoświatowej, jaka jest i wojny, i nienawiści, i jakieś tam prześladowanie czy coś, ale ogólnie mimo to dobra jest zdecydowanie więcej jak zła. Niż zła. Mhm. Z tym, że dobro jest spokojne, a zło krzyczy. Tak. I zło krzyczy. I dlatego się wydaje czasami, no, znamy już jakieś tam, no, nie, mi się teraz nie przypomina, co bym tam coś, taki przykład bym chciał powiedzieć, ale czasami jest jakaś, no, mała rzecz, coś, ale jest tak nagłośniona, tak, no, jakby nie wiadomo, co to nie było. Kataklizm, czy coś tego, nie? Tak. No a bo ja na przykład, dajmy na to, również w Polsce wstąpiłem do takiego no, stowarzyszenia dobroczynnego, Towarzystwo Świętego Brata Alberta, mm-hmm. na wschodniu. Fenomenalny. Wybudowałem mm-hmm. tam dom starców, który do dzisiejszego dnia bardzo dobrze funkcjonuje i w sieci ogólnopolskiej, no bardzo dużo to towarzystwo działa, a mimo to w mediach się prawie o tym nie mówi. To prawda, to prawda, to prawda. Nie mówi tego, a tak dużo dobra po prostu no, się robi tego, nie? No bym powiedział może w tym miejscu, gdzie to tam jest, to jeszcze tego, no... No nie wiem, jak to by to tak powiedzieć. Jest to dobro okazywane po prostu ludziom, no pomoc ludziom w różnych po prostu sytuacjach, w różnych sytuacjach, no czy tam no, szczególnie to towarzystwo zajmuje się bezdomnymi. No ktoś powie, a sobie sam taką sytuację stworzył. No tak, często jest to prawda, no ale zawsze tak jak Pan Jezus mówi, podać dłoń. Może go się z tej sytuacji wyciągnie, wyratuje, może się coś da. No ja też mam kilka takich przykładów z mojej pracy duszpasterskiej, będąc w Polsce, że niektórzy, którzy byli już na dnie, już po prostu, bym tak powiedział, nie byli nawet człowiekiem czy tak. coś, a stanęli tak na nogi i tak mi są po prostu wdzięczni. Jeżeli ja tam przyjadę... Halo? No niestety, panie i panowie, rozmowa, jak słyszycie, jest na żywo. W tym momencie minęła godzina 20, dokładnie 3 minuty po godzinie 20. Przełączam się oczywiście do Chicago i uważamy ten materiał jako rozmowę wstępną, pierwszą część rozmowy z księdzem. Już postaram się kulturalnie oczywiście oddzwonić, już za momencik, a teraz przełączam na Chicago.
I panie i panowie, przepraszam najmocniej za usterki techniczne, ale jednak Syberia to 13 godzin różnicy ze wschodnim wybrzeżem. Przypominam, kontynuujemy rozmowę z ascetą, podkreślam, księdzem Karolem Lipińskim. I proszę księdza, zostawmy już te wszystkie tematy związane z Polską, chociaż jedno pytanie. Tak zwani repatrianci, istnieją rozmowy, rozmawia ksiądz ze swoimi polskimi sybirakami o rozmowie, no ksiądz jeszcze podejmuje decyzję, że zostaje, ale czy są wśród mieszkańców Wierszyny osoby, które rozważają powrót do Polski, czy polska strona interesuje się sprowadzeniem repatriantów? I tak, gdyby była taka potrzeba, to na pewno Polska się tym interesuje i pomoże, ale od razu bym tak powiedział, że jest wielka różnica między tymi, którzy tu mieszkają w Wierszynie, a ci, którzy mieszkają na naszych dawnych terenach Polski, jak Ukraina, jak Białoruś. Rozumiem. Zupełnie coś innego. Bym tak powiedział, nasi ludzie już jako tako w tym znaczeniu, co pan podkreślił, aż nie żyją, bo to są już tutaj urodzeni wszyscy, tu już nie ma nikogo, kto przyjechał z Polski, tylko tu się urodził. To się już tutaj rodzi teraz i szóste, prawie że siódme pokolenie się będzie rodziło tego. I to na pewno zmalało. Później był taki czas, że oni od Polski całkowicie byli odcięci. Jeszcze w początkowych czasach to mieli i tutaj na przykład moja sąsiadka ma przepiękne listy, jak jej dziadkowie pisywali sobie swoim, dajmy na to, rodzeństwem czy znajomymi w Polsce, ale po rewolucji, tutaj rewolucja tak szybko nie dotarła, jeszcze tutaj troszeczkę było, ale tam gdzieś już po latach dwudziestych, to zostało przecięte. I oni nie mieli żadnego kontaktu z Polską. Nawet powiem coś takiego, że kiedyś w rozmowie, ja mówię zawsze babcie, bo przez to, że powiedzmy raz na 3 miesiące po mszy świętej zapraszam na plebanie. Na herbatkę, ciasteczko, tak? Żeby porozmawiać, bo wiadomo, małych dzieci nie zapraszam, to po mszy świętej dam im po cukierku i są zadowolone, bo od małych dzieci, cóż ja się dowiem o historii Wierszyny. Tak jest. A ci starsi jeszcze mogą mi bardzo dużo po prostu poopowiadać. I na przykład kiedyś stawiam takie pytania, mówi, tak mi bardzo zadziwiło mnie, że na przykład Boże Narodzenie, pasterka, nawet jednego roku było 130 osób na pasterce, nie? Mhm. A mówi, a największym świętym w kościele chrześcijańskim to jest Wielkanoc. A na Wielkanoc jest was tak jak w niedzielę, nic prawie więcej, może 2-3 osoby więcej. I wtedy mi właśnie wytłumaczyli, mówi tak, skąd to się wzięło? Mówi, to wiemy od swoich rodziców, bo oni już tego tak nie pamiętają, jak z autopsji tego, nie? Kiedy przerwała się łączność między Wierszyną a Polską, nie mieli kalendarza i nie wiedzieli, kiedy jest Wielkanoc. Wiemy, Boże Narodzenie, Wigilia zawsze 24 grudzień, 25 grudzień, pierwsze święto wielkanocne, Bożego Narodzenia.
A Wielkanoc jest świętem tak zwanym ruchomym. Nie zawsze w tą samą, w tym, no co do daty. Tak jest. Zawsze w niedzielę, zawsze w niedzielę, ale jest to różnie i ta czasami jest nawet i dwa, i trzy tygodnie różnicy w obchodzie tych świąt i pogubili się, no i tym samym uroczystości wielkanocne ustały tego, nie? No my teraz znów je wznawiamy i to się nawet tak dość udaje, że nawet no chociażby Wigilię, Wielką Sobotę, no święcenie pokarmów, tak. No dość dużo przynoszą też tych koszyczków z różnymi tam jajeczkami, nie jajeczkami, no tam no z potrawami wielkanocnymi na stół wielkanocny tego. No to właśnie taki niby mały powód, a jednak przyczyniło się do tego, że święta wielkanocne w Wierczynie zaginęły. No przez zerwanie łączności z Polską, nie mając kalendarza. Czyli rozumiem, że takie... proszę księdza, jednym słowem również te wszystkie tradycje, nie mogę tutaj wypytać się, czy są jakieś już splecione elementy Paschy, tej prawosłowiańskiej, no tutaj nie ma tradycji malowania pisanek. Czym żyje Wierszyna? Co jest takie tradycyjne, jak ksiądz 11 lat temu przyjechał na Syberię? Czy ksiądz zauważył coś takiego, pozostałość prawdziwej tradycji polskiej? Co jest takie łączące z Polską? No co jest takie łączące? No na pewno jest bardzo ładnie obchodzone Święto Bożego Narodzenia. No to im zostało, to nawet widzę po uczestnictwie w mszy świętej, a szczególnie w pasterce. Tak. Bardzo lubię tą pasterkę, że na pasterce zawsze jest przynajmniej jeszcze raz tyle ludzi, albo dwa razy tyle ludzi, co normalnie w zwykłą niedzielę. W zwykłą niedzielę tego, nie? No to się zachowało. No tutaj była tutaj przez 5 lat ostatnich nauczycielka języka polskiego, która bardzo to no, jakoś zaczęła kontynuować, żeby tą tradycję taką polską wprowadzać. No chociażby, dajmy na to, przez 5 lat robili piękną palmę na niedzielę palmową, tak jak to jest na przykład w Polsce, w różnych naszych rejonach. No tak samo nie było, no bo nie było kapłana, to nie było tradycji na przykład Bożego Ciała. No to jak tutaj jestem, właśnie to Boże Ciało obchodzimy w sposób tradycyjny, z tym, że nie wychodzimy poza, no to trzeba by mieć specjalne tam pozwolenia, wszystko tego, nie tu, no nie wychodzimy poza teren kościelny, a na terenie kościelnym wokół ołtarza są też 4 ołtarze tradycyjnie, tak jak to jest w Polsce, czy w wielu krajach świata. No i tak powolutku, małymi krokami niektóre rzeczy wprowadzamy. No jest tutaj coś, z czego się bardzo cieszę, tylko i cieszę się i smucę się, mianowicie cieszę się, że jest, a smucę się, że za mało tam jest młodych ludzi. Jest tutaj tak właśnie już ponad 30 lat on funkcjonuje, zespół Jarząbek, który ma bardzo piękny repertuar no, starych piosenek polskich. Bardzo często wyjeżdżają z występami i są zapraszani na różne festyny okoliczne, czy do powiatu, nawet na różne tam uroczystości i wojewódzkie, ale najczęściej są to właśnie tutaj lokalne różne uroczystości, no bo my akurat mieszkamy tutaj w takiej części buriackiej. Buriacki to zupełnie inna kultura, inne wierzenia, czy coś, no tutaj Wierszyna jest no, w takiej konklawie po prostu otoczona różnymi innymi po prostu.
Ale dużo rzeczy się zachowało. No i właśnie wspominam tą panią Henrykę, która 5 lat tutaj w szkole uczyła. No, starała się wprowadzać różne te, mocno podkreślała, czy nawet robiła 2, 3, 4 jakieś akademie w ciągu roku związane z naszymi uroczystościami państwowymi. No to jakoś powoli. No teraz nie wiem, bo teraz po prostu w tym roku języka polskiego w szkole nie będzie, nauczyciela polskiego nie będzie, zobaczymy dopiero, tam będą te sprawy znów rozpatrywali, jak to ma być i może znów dojdzie, że w przyszłym roku ten język polski będzie, bo już za moich czasów przez pierwsze lata uczyła tutaj nauczycielka pochodząca z Wierszyny, która kończyła studia w Polsce, polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim i tu uczyła, ale po prostu przestała uczyć z takich względów, że jej mąż bardzo poszedł w biznes, miał dość duży tartak, no i a teraz się przekształcił na rolnictwo tutaj. No i przestała, po prostu zwolniła się ze szkoły, bo mówi, nie umie podołać obowiązkom domowym i szkolnym. No i wtedy przyjechała tutaj nauczycielka z Polski, ale była bardzo krótko, bo musiała wyjechać, musiała po prostu, no nie wiem, z jakich przyczyn, że nie mogła dalej być. Później rok nie było języka polskiego i ja to po prostu tak nawet odczuwałem tego różnicę, jak jest w szkole język polski i kiedy go nie ma. No te dzieci jakoś tak inaczej nawet i co do kościoła czy coś, bo to też na lekcjach przypominała o uroczystościach, jakie są kościelne czy coś. No to była taka dobra współpraca. No szkoła była bardzo przychylnie do tego nastawiona. Teraz nastąpiły tutaj zmiany w kierownictwie szkoły. No nie wiem, jak to teraz po prostu będzie. Na razie jest cichutko tego. Ale proszę powiedzieć... Proszę księdza, jak właśnie z tą mową ojczystą? Wiadomo, że jest ten wschodni akcent, prawda? To musi być śpiewny, piękny wschodni akcent. Ale jak dzieci, te małe dzieci? Mowa ojczysta tutaj jest na poziomie z roku 1910. Niesamowite. Tak jak przyjechali, tak tutaj dalej mówią. Dlaczego? No bo wiadomo, język polski, no każdy język się rozwija. Język polski też się rozwija. A oni, no nie mieli kontaktu z Polską. Nie mieli, no już od iluś tam lat są możliwości, że wielu było w Polsce, tego nie. Ale ten język po prostu się zatrzymał. I on jest piękny. Jest piękny, taki śpiewny, ładny. Tu mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba. Tego. Jak ja tutaj przyjechałem, a usłyszałem te panie, które tutaj babcie z sobą rozmawiają, to mi się zdawało, że ja jestem pod Świętym Krzyżem, na przykład w Łysicy, czy jestem tam w Nowej Słupi, czy w Hucie Szklannej, czy tam 13 lat pracowałem. To takie miałem wrażenie tutaj, taki no, ładny. Ale jeszcze wracając do tego, tej tęsknoty za Polską, no jest, kilka osób studiowało w Polsce, nawet jedna pani tutaj zrobiła doktorat na temat Wierszyny, na temat właśnie języka polskiego w Wierszynie. Tu. No, są osoby, które studiując zostały w Polsce, a są osoby, które po prostu wróciły. Co do repatriacji. No, z mojej parafii
3 lata temu wyjechało jedno małżeństwo wyjechało on Polak, ona Rosjanka, ale nie była według mnie to tęsknota za Polską, tylko tęsknota za dziećmi. Mając dwoje dzieci, córka i syn studiowali w Polsce, tam się syn ożenił, córka wyszła za mąż, tam mieszkają, no i po prostu tęsknota za dzieci, a dzieci chcieli, żeby rodzice byli blisko nich, a więc to był powód po prostu opuszczenia tutaj. Oni mieszkali w miejscowości Dundaj, to jest 5 kilometrów przed Wierszyną, tam się mieści siedziba naszej gminnej administracji. No i to był po prostu nie powód tęsknoty za ojczyzną, a tęsknota za dziećmi. Tak. Za dziećmi. No, w tej chwili jedna dziewczyna no, studiuje w Polsce, a druga stara się, właśnie zrobiła teraz kartę Polaka, i chce po prostu wyjechać na studia do Polski jeszcze nawet, no, bardzo pięknie, ona mieszka, w tej chwili mieszkają 20 kilometrów od kościoła w miejscowości Tichonowka, bardzo no, regularnie przyjeżdżają do kościoła. No, jeszcze nie rozmawiałem z nim na temat, co ona konkretnie chce studiować. No, gdyby nie koronawirus, to by te studia rozpoczęła już w tym roku. Ale no, nie ma jak wyjechać, ponieważ granice zamknięte. No i dlatego to się wszystko tak nie układa, jak było zaplanowane, Także ten koronawirus to takie zamieszania, taki ferment w całym świecie. Chyba w Ameryce też zrobił wielki ferment. Tak jest, na całym świecie. Ale proszę księdza, mam jeszcze kilka pytań takich prozaicznych. Jeden ze słuchaczy w naszej przerwie zadzwonił i zadał pytanie, czym u was się ogrzewa? Co jest, no bo ciągle zimno, jak tam się grzeje? Znowu tak ciągle, to też mamy troszeczkę lata. U mnie na przykład wszystko, kościół, cały dom, wszystko grzeje się elektrycznie. W mieszkaniach, no przynajmniej w 95%, bo tu i tam też zauważyłem, że też tam ktoś ma jakieś tam elektryczne ogrzewanie, na przykład szkoła też jest elektryczna, ogrzewana i bardzo się cieszę z tego powodu, bo tutaj w pobliżu szkoły i plebanii jest transformator i z tego samego transformatora korzystamy i kiedy jest awaria, to od razu szkoła interweniuje, no muszą i dlatego pogotowie te energetyczne bardzo szybciutko przyjeżdża i awarię naprawia. No i wtedy ja też skorzystam na tym, że nie ma długich przerw w dostawie prądu. Ale tych przerw nie ma aż tak za dużo. Więcej ich troszeczkę jest w lecie, no bo wiadomo, też jakieś konserwacje czy coś muszą przeprowadzać. A tak zdecydowana większość to opala drewnem. Także tutaj nie wiem, jak w tej chwili to tam będzie, bo troszeczkę no, ukrócili pozyskiwanie drewna dla tartaków, a tak tartaki no, tutaj przeważnie posługują się nie trakami, a piłami taśmowymi. I to po prostu polega na tym, że no, właściciel tartaku na tym pniu pisze na przykład 24x24. No i pracownicy po prostu z tego pnia wytną
bele, 24 na 24, a boki to czasami bardzo grube, że gdyby to był trak, to jeszcze by były no przynajmniej dwie deski calowe, no to jest odpad. I to po prostu ludzie tam w tartaku zamawiają, bo tam bez opłat, aby tam dać kierowcy jakiś tam napiwek, żeby to przywiózł, bo inaczej te tartaki byłyby zawalone tymi odpadami, by się nie, na swoim terenie by się nie potrafili poruszać, tak poruszać, to oni to chętnie po prostu ludziom oddają, ale to są nie takie odcinki, jak ja tak popatrzałem w naszych polskich tartakach, cieniutkie jak palce, a tu są no, grube, nie tylko jak ręka, grube jak noga, a więc i to jest, no ktoś powie, no to jest zmarnowanie, czy coś, tak i nie, bo nie ma tego marnowania, że inaczej po prostu wycinaliby drewno no na opał, a tak, tak tego jest. Drewna w lesie na opał nie muszą wycinać, tylko po prostu biorą. Tutaj taki mam przykład po sąsiedzku, bo nasza parafia, mówię, to jest katolicka, troszeczkę jest prawosławnych, jest też Ormianin, jest też Tatar i jedna rodzina jest tutaj buriacka. Jedyna buriacka. Wspaniale. Tam jest nasza gmina. Tam znów jest w 85% wioska buriacka. Ale tego buriata podziwiam, bo każdy dzień chodzę na cmentarz i przechodzę koło jego zagrody. Och, jak on ma pięknie drzewo ułożone, to stoi jakie tak poukładane, jakby to wojsko na baczność stało i on już po prostu drewno szykuje z dwuletnim wyprzedzeniem. Niesamowite. W tym roku układa tutaj, no bo jak drewno jest suche, no na przykład u nas głównie to jest modrzew, najwięcej jest modrzewia, jak on uschnie, to on jest tak twardy, że trudno gwoździa wbić. No, najlepiej świderkiem najpierw nakręcić małą dziureczkę, a później dopiero gwóźdź bić, bo się gwoździe gną tego. Ale jak ono jest suche, to ono daje temperaturę. Bo jak jest no, mokre czy wilgotne, no to dużo jest pary, ale brak temperatury tego, nie? Ale to tak właśnie na dwuletnim wyprzedzeniem już ma poukładane w tym roku, tam widzę już też dużo tego drewna leży jeszcze niepociętego, to syn, który no, pracuje w Irkucku i co przyjeżdża tam co jakieś 2 tygodnie, czy raz na miesiąc, na 2-3 dni, no to wtedy on tam zajmuje się cięciem tego, a sam właściciel, właśnie ojciec, później ma czas i sobie powolutku to drewno układa. No podziwiam, pięknie, że tak pięknie. A proszę księdza, jeśli ksiądz pozwoli, bo zainteresowała mnie opowieść, 85% buriatów zamieszkuje, buriaci mieszkają w sąsiedniej wiosce, dobrze zrozumiałem? Tak. To jest, no tak, gigantyczna nad Bajkałem, największa chyba liczba, ale proszę powiedzieć, bo są to... Pod solicą buriatów to jest Ulan-Ude. Tak. Za Bajkale, to tam głównie to. Ale tutaj też, tu właśnie myśmy nawet należeli do takiej administracji, to w ostatnim, jak ja jeszcze przyjechałem, to jeszcze funkcjonowało, później to zmienili. To tutaj była 60-70 kilometrów od Wierszyny, tam była cała siedziba Ust Ordyńskie i to jeszcze w jakiś sposób tam działa. To tutaj właśnie taki okręg buriacki też, bo to tutaj są różne te okręgi jakieś, to ja tam na tym się jeszcze nie połapałem wszystko. Ale tutaj właśnie w naszym też dużo buriatów mieszka. To proszę mi powiedzieć, jako religioznawcę, bo ksiądz jest dla mnie ekspertem w tym wydaniu, ale są to rodowici Mongołowie, pochodzący w prostej linii od Dżingis Hana. Jednak tam chyba dominuje religia lamaizm, szamanizm, bonizm, no chyba prawosławie. W naszym
Proszę. W naszym rejonie buriaci są więcej właśnie tego pokroju szamańskiego. Niesamowite. I dlatego tutaj, no ja w szczegółach tutaj nie wiem, był tutaj 4 lata temu gość u moich sąsiadów, który jest buriatem, nie wiem, z wykształcenia, wyższe wykształcenie tu, i on tutaj do mnie przyszedł na taką bardzo króciutką rozmowę, no i mi przyobiecał, że jak następnym razem przyjedzie, to przyjdzie tutaj do mnie i o tych takich niuansach troszeczkę buriackich mi opowie. No ale minęło już 4 lata, jeszcze nie zjechał. Nie zjechał, bo pytam czasami tej sąsiadki, czy był u ciebie? Nie, jeszcze nie przyjechał. Obiecuję, że przyjedzie. Wow. Tego nie. No, bo to są... Oni się między sobą, ci buriaci, się mocno różnią. I tak samo nawet językowo się dość mocno różnią, że jakby to takie, wiem, takie szczepy pozostały. No tak, bo to są buriaci, to są Mongołowie. Potomkowie Mongołów z czasów Dżingisana, tak? Oczywiście. Tego. Tutaj to już ponad 350 lat temu, jak oni tutaj dotarli i są. I niektóre takie zwyczaje są tutaj na przykład w gospodarstwie, no, w rolnictwie. No, ciekawe. I z tego powodu nie ma żadnych jakichś tam kłótni, nienawiści ani sądów. Buriaci w ciągu dalszym tutaj uważają te tereny, że to jest ich. Dalej Mongolia. No to wierzę. Ci najstarsi tutaj mieszkańcy Wierszyny, mówią to od swoich rodziców, wiedzą, kiedy tutaj przybyli, no sama Wierszyna to była tajga. Ona dopiero powstała z wykarczowania przez te rodziny polskie, które przybyły, a kilometr dalej była miejscowość nasza ta, gdzie mieszkali buriaci. I buriaci byli niezadowoleni, że tutaj przybyli Polacy, ale oni nie mieli rozeznania, oni nawet nie wiedzieli, no kim są Polacy. Im nie przeszkadzali Polacy, tylko że przyszła nowa grupa ludzi, która zajmie im jakiś tam teren i będą mieli mniej, no, tego terenu dla swojego pasterstwa, bo oni na przykład jako taką pola tutaj po dzień dzisiejszy nie uprawiają, jedynie troszeczkę przy swoich domach te działki przyzagrodowe, a tak to oni nie, ale mają dużo bydła, mają dużo koni i to wszystko sobie chodzi. Pięknie. Chodzi sobie pięknie po całym terenie. I czasami jest pastuch, ale najczęściej go nie ma, bo nie ma. No i teraz już od jakiegoś czasu znów na rolnictwo kładą nacisk i nawet jest ono tutaj dość preferowane, że już powoli brakuje ziemi, jak ktoś chce wziąć w dzierżawę, no bo jest ona zagospodarowana, ale buriata to nie interesuje, że jego konie, jego krowy pójdą na pole do sąsiada. Tam na przykład na jęczmień, na ten. A sąsiada nie stać, żeby to pole, no jeżeli tam ma na przykład 200 hektarów, żeby je pilnować. A więc i często właśnie turyści, jak przyjeżdżają, jedno z pierwszych pytań mówi: dlaczego wasze pola są grodzone? No tak właśnie, pola czasami to jest 50, 60, 70 hektarów, no to jest szmat i to jest ogrodzone. No dlatego, żeby te watahy krów, koni nie weszły na tą działkę, no i nie zniszczyły tego zasiewu. Ale mówię, nikt z tego powodu nie robi tutaj żadnych problemów. Dlatego tutaj, nie wiem, czy mi to ktoś powiedział, czy ja to sam wymyśliłem,
zagadkę. I tą zagadkę zawsze stawiam tutaj moim, no, kiedy przyjeżdżają. Jaka jest zasadnicza różnica, że tutaj na przykład w Wierszynie zagrody są ogrodzone i również w Polsce. W Polsce nasze tradycyjnie tego gospodarstwa zagrody, no, nie licząc miast tego gospodarstwa, są ogrodzone. Zasadnicza różnica. Tutaj u nas w Wierszynie, żeby mi krowy nie weszły na posesję. A w Polsce, żeby nie wyszły z posesji. Bo jak czasami na przykład dzieci przybiegną, bo tutaj mam taką zrobioną, huśtawki mam zrobione, takie mocne, że tak mocno można się huśtać tego, to czasami pełno tych dzieciaków tutaj jest, tu, ale nie biegną. Jak ja nie skontroluję wieczorem, czy moja bramka jest zamknięta, to rano patrzę, ja mówię, czy dobrze widzę, oczy przecieram, czy to jeszcze są zamknione, a ja na przykład mam na mojej posesji 10 krów. No, mnie się nie rozchodzi, że oni tą trawę zjedzą, tylko później kto to ma czyścić tego, nie? Kto to ma czyścić, dlatego muszę, już teraz założyłem taką nawet obręcz u góry, bo się okazało, że krowa sąsiadki była tak bystra, że umiała sobie rogiem sama otworzyć bramkę i wchodziła, a za nią wchodziło masa krów. Ja kiedyś patrzę, krowa jest, wypędziłem, zamknąłem, za godzinę znów. I ja mówię, chyba mi ktoś robi psikusa, że mi na złość to robi, czy coś. No mówię, zaczaiłem się za kościołem, będę pilnował. Za te 2 godziny sobie posiedzę, a ja patrzę, krowa przychodzi, rogiem sobie cyk, i otwiera sobie bramkę i wchodzi. No to wtedy mówię, taką na wierzch jeszcze założę. Ale i to było później za mało. Nawet tą obręcz rogiem zrzucała. I nawet robiła psikusę właśnie właścicielowi gospodyni. Gospodyni już była tak na nią zła, że mówi, albo ją sprzedają, albo zabiją. No i w ubiegłym roku, pytałem, mówi, no jak tam sąsiadko z krow? A sprzedana, mówi, już mi tyle mi nadokuczyła, mówi, że w końcu ją sprzedałam. Rozumiem. Proszę księdza, nie chcę zamęczać, ale pozwolę sobie jeszcze zadać pytanie o taki typowy dom. Jak wygląda domostwo? Jak jest zbudowane? Tak. Z czego budowane są domy w Wierszynie? Tak. W Wierszynie w 100% domy są zbudowane z drewna. Z drewna. I taki jest kanon. Kanon zabudowy Wierszyni. No nie mówiąc tam o zabudowie gospodarczej, jak tam jakaś tam obora, stodoła czy coś, bo sodu to w zasadzie u nas tutaj nie ma, ale ten podstawowy schemat zabudowy składa się z 3 elementów. Dom mieszkalny, izbuszka i bania. Dom mieszkalny, no to najczęściej on jest w samym środku, jest duży piec, który ogrzewa cały dom. I wokół tego pieca są 3 pomieszczenia. No po prostu taki przyjąć gości, mała kuchenka, sypialnia, no i jakiś tam pokój jeszcze gościnny tego, nie? I rzeczywiście te piece, no, bardzo pięknie cały dom ogrzewają. Jest to, jak powiedziałem, drewnem ogrzewane. Jak jest słabszy mróz, to raz dziennie palą. Zależy kto. Niektórzy rano, niektórzy wieczorem. A jeżeli jest mocny mróz, no tak 40, 30, od 30 wzwyż,
to palą dwa razy, rano i wieczorem. Jak ja wychodzę, znaczy wstaję, patrzę przez okno, to widzę taki rząd tego, ale ten dym jest taki ładny, taki biały, no bo to z drewna, bo tak, to z drewna tak, jest, czysty. Jest dym. I zbóżka to jest taki mniejszy domek. W zasadzie składa się on z jednego pomieszczenia, a czasami z dwóch, gdzie całe życie, bym tak powiedział, rodzinne, nie wiem jak tam ze spaniem, przenosi się na okres letni do izbuszki. Wtedy dom mieszkalny jest niezamieszkalny. No, letnia rezydencja. I dobrze, że są... Tak, letnia rezydencja. I dobrze, że są te banie, ponieważ nie mają toalet, tego nie mają prysznica, tego, ale ja też mam banię. Mhm. Taką, fajną banię, składającą się z trzech pomieszczeń. Ostatnie pomieszczenie to jest tam, gdzie się paruje, gdzie się parzy, gdzie się po prostu człowiek wygrzewa, żeby się spocił, żeby wszystkie poty z człowieka wyszły. Czyli przepraszam, proszę księdza, to jest typowa sauna, łaźnia taka, tak? No, tak, tego, nie? Ale taka prawdziwa, ona się z trzech części składa. Tego, tam gdzie są te takie prycze porobione, gdzie się siedzi, gdzie się tam. Przed tym jest, to ja na przykład u mnie mam, to ja mam tam w piecu palenisko, gdzie palę, ale jest to też pomieszczenie, gdzie człowiek się, po saunie to się myje, nie? Się myje. Tak. Ten jest tam zrobiony otwór, gdzie woda odchodzi. Ja tam mam szambo zrobione. Tu i pierwsze pomieszczenie to jest takie pomieszczenie rekreacyjne, że w czasie sauny to można nie tylko się tam wygrzewać, ale i odpoczywać. I jest tam, są tam krzesełeczka, stoliczek, może tam być piwko czy coś, taki sobie ten, nie? No ja tą banię, to u nas są bania, mówię bania, lubię w zimie. W lecie jakoś tak nie bardzo to korzystam, raczej z prysznica, który mam w domu, a w zimie, ponieważ jak się tak rozgrzeje, tak potężnie, ja sobie tak napalam sobie na 110, tam jest ukrop taki niesamowity, to wyjdę na dosłownie na pół minutki, tak sobie wyjdę do tej, gdzie się myję, do tej sali, a później wyskakuję na dwór i nawet mi się udało kilka razy zrobić nura w śnieg, wytarzać się w śniegu, i wracać i wtedy się oblewam wiadrem zimnej wody i podobnie. I znów jak to ta woda ze mnie ścieknie tego, to sobie idę drugi raz, a czasami dwa razy, czasami trzy razy to powtarzam. I to ale jest w zimie, zdrowe, to jest ta kondycja, prawda? Stąd jest ta kondycja. Tak, za często mówię, tego nura w śnieg nie robię, ale za każdym razem, kiedy wyskakuję, to się śniegiem nacieram. Śniegiem się nacieram, jak już czuję, że mi już jest zimno w nogi czy coś, to wskakuję z powrotem do sauny tego, nie? To jest taki schemat. Pięknie. Dom proszę księdza. Łóżka i ta sauna, czyli bania. I proszę powiedzieć, tak. bo czy mamy tutaj, jeśli chodzi o rozpiętości całej wsi, czy mamy podział na biednych, bogatych, bogatszych? Jak to wygląda? Czy raczej ludzie żyją na równej stopie, jako uprawiają rolę? Większość na równej stopie, ale jest kilku takich troszeczkę wyróżniających się, jacyś bogatszych tego, nie? Są to z różnych tam powodów czy coś, nie, to nie będę mówił, ale jest. Ale większość to tak mniej więcej na równym poziomie. I jasne, brak pracy, dlatego tutaj... Pytałem, były
były. W tej chwili funkcjonują dwa tartaki, funkcjonowały trzy, a więc kilku ludzi tam, kilkanaście pracę. Pracuje, tak, no, ale jeszcze no, w tych dwóch tartakach ma. No jest szkoła czteroklasowa i przedszkole, a więc kilka osób, kilka nauczycieli, a są to po prostu oprócz jednej pani obecnie nowej dyrektorki, która nie jest z Wierszyny, tak to są mieszkańcy Wierszyny. No handel, zdziwi się pan, jeżeli na 800, na powiedzmy za okrągloną liczbę 600 ludzi, mamy tutaj 8 sklepów. Wow. 8 sklepów. No, no tego, ja mam tutaj wygodnie, bo przy kościele mam 2 sklepy. Niesamowite. Z lewej strony kościoła i z prawej. Chodzę bardziej do sklepu, chyba że czasami coś tam nie ma, to idę do tego drugiego, ale chodzę tego tutaj na, tak prawie na wprost kościoła, bo tam jest, chociaż właściciel to jest buriatka, ale obsługa jest polska. Obsługa jest polska i taka miła i tak, no, zawsze mam kontakt, zawsze idę, to sobie porozmawiamy. I proszę powiedzieć, co ksiądz znajduje w sklepie? Oczywiście chleb, masło, tak? Ale co jeszcze? Jak... W sklepie po prostu wszystkie podstawowe artykuły spożywcze? Artykuły spożywcze i takie również podstawowe rzeczy z chemii, jak pasta do zębów, jak mydło, jak szczoteczki do zębów, jak proszek do prania, o te rzeczy. No również można takie bardzo proste no buty szczególnie kupić na wiosnę, jak są roztopy, jak są błota, jakieś takie robocze ubrania. Czy też tutaj, no ja szczególnie mówię w tym moim sklepie, coś potrzebuję, to mogę zamówić. To nawet na zamówienie mi przywożą, bo tutaj 2 razy w tygodniu przywożą produkty i jest tutaj dość dobrze, że ta pani w sklepie dużo rzeczy nie zamawia, że te produkty się od razu, że zawsze są takie, na przykład czy wędliny, czy tam parówki, czy takie coś, są zawsze świeże. Na przykład, bo jest dostawa w wtorek i dostawa w piątek, nie? No to od wtorku do piątku to nie ma długiego okresu czasu, nie ma okresu do, czy później od piątku do wtorku, no to się zawsze ten... No i co tutaj jest? Sklepy są otwarte non-stop. Bez przerwy, bez wychodnych tego, nie? Mnie to tak denerwuje, że coś. Ja mówię, przecież mógłby być jeden dzień wolny, no byście zrobili tą niedzielę wolną, czy coś tego. Przecież jeżeli w sklepie wszystko jest, no to można sobie kupić, nie? No musi być tego. No ale to już nie mój problem, ale jestem zadowolony, że no, te podstawowe rzeczy, wiadomo, że one są troszeczkę droższe, tak. Troszeczkę są droższe, jak w Irkucku, no ale w tej chwili, no to babcie mówią, no za komuny, to gdzie się zaszło, czy w mieście, czy cena była ta sama. Jednakowa, tak. No walczyło się, tak? Z tymi wszystkimi, którzy dorabiali się, tak? Na w jakikolwiek tak, sposób. Tak, tego nie. No to było wielkie przestępstwa, to były tak. Wtedy. Tu. A teraz po prostu, no wiadomo, że jest droższe, no bo z Irkucka przywieźć, no transport się liczy, benzyna się liczy, tego nie. Oni to w koszta wliczają. Ale mimo to, jak dla mnie osobiście jednego czy coś, bo tutaj niektórzy to tak rozmawiam, bo tutaj prawie, że w każdej rodzinie jest samochód. O no, proszę. Jedynie no babcia, która tam sama jest, no to tam nie ma, ale tak, gdzie są młodzi ludzie tego, to w każdej rodzinie lepszy, słabszy, ale się kręci. No to oni też i czasami jadą
To czasami jak jadą do miasta, to taka jedna rodzina właśnie mi mówi, to od razu kupi cały worek cukru, kupi worek mąki, czy tam czegoś w większej ilości. No takie rzeczy, które się nie psują, nie? To można, to jest tu. Ale jeżeli mnie tam małe ilości, no to się nie opłaci, żebym ja po to jechał do Irkucka. Po pierwsze, oczywiście, że trudno dojechać, bo mam tylko na dzień jeden raz transport rano o godzinie 5:20 mam transport i z powrotem też raz dziennie. Z Irkucka wyjeżdża o godzinie 16:30, a więc tutaj jest o 19:30. No i to, ale to też kosztuje, no taki transport, tam i z powrotem bilet kosztuje 700 rubli. Nie zawsze on jest wolny, ponieważ to jest, u nas się nazywają takie mniejsze te marszrutki tego, 14-osobowa, no to ludzie mają numer telefonu kierowcy, czy tam właściciela tej marszrutki i się dzwoni, się miejsce zamawia. No bo 14 osób, to no zwierzchnie to akurat nie zawsze jest pełny, żeby był 14, no ale on jeszcze tutaj ma 3 miejscowości, które napełniają ten, a później już po drodze się nawet nie zatrzymuje, bo jest pełny tego. No to się zdarzy czasami, że na przykład dzwonię, no niestety nie ma wolnego miejsca, tego może na drugi dzień, czy na trzeci dzień. Niesamowite. No tak. Ale to taki ma pewne też... Egzotyka, prawda? Egzotyka, urok oczywiście. Ale tak, proszę... urok tego, to jest tak, bardziej żyjemy, no chociaż już w mieście to się wszystko tak zmienia, ale tak na tych wsiach czy coś, to jeszcze taki sposób bardzo naturalny to wszystko jest taki. I się tak ludzie nie spieszą, mają więcej czasu, no bo tak jest. Tego, egzotyka. Cudowne. Życie na wsi, wiejsko-czarodziejsko, jak mawiają. Ale proszę księdza, powiedzmy... A ja akurat... Proszę. A ja akurat po prostu tak do wsi jestem przyzwyczajony, bo na wsi się urodziłem, wychowałem i w tych miejscowościach mojej pracy byłem, to też były miejscowości wiejskie, bo na przykład Kodeń to jest miejscowość wiejska, chociaż taka dobrze znana czy coś, czy nasze seminarium w województwie tam poznańskim, to też miejscowość jest wiejska, a więc cały czas no, pracowałem, żyłem na wsi, by tak powiedzieć, i wieś mi odpowiada, że miałem po prostu miasto męczy. Nie powiem pojechać do miasta na jakiś tam czas, troszeczkę sobie tam pozwiedzać, pochodzić, czy tam może pójść do kina, czy teatru, czy coś, no to na pewno tych wygód tutaj w Wierszynie nie mam. No ale bez tego można żyć. To prawda. A teraz proszę księdza, jedno już tak na koniec pytanie, no porozmawiajmy o smutkach Wierszyny, bo czy w tych sklepach na przykład dostępny jest alkohol? Ja muszę zapytać. No wie pan, przepraszam, proszę księdza. Jak człowiek człowieka. No i właśnie, czy dochodzi do jakichś nieszczęść? Mała wioska, czy panowie są uzależnieni? Tak z rozmowy no z panią sklepową czy coś, bo jak tak czasami wchodzę do sklepu, akurat dostawa napojów czy coś, no to tego piwa i takiego mocniejszego to masa. I czasami tak żartobliwie mówię, to chyba już zaopatrzenie na cały rok, a mówi na 2 tygodnie. Proszę. No, także, ale co mogę powiedzieć? To dla mnie jest bardzo ciekawe w porównaniu na przykład z Kodniem. Bo dawniej, dzisiaj tam jest apteka, a za czasów mojej pobytności w Kodniu pierwszy raz, to była tam restauracja. I restaurację o godzinie 9 zamykali
I gdy ja wyszedłem sobie na dwór przed klasztor, to ja wiedziałem już po jakimś tam czasie, kto wychodzi z restauracji. Bo oni zawsze wychodzili tak na wesoło. Każdy miał swoją piosenkę, swoją piosenką szedł przez wieś, śpiewał sobie tego, nie? No, a tu czegoś takiego się nie zauważy. Jeżeli by według obserwacji zewnętrznej tego wioski, tak jak ja tu patrzę na główną drogę, która tu przy kościele jest czy coś, to bym powiedział, że tu nie ma ludzi pijących. Nie ma ludzi Proszę. Pijących, gdzie tutaj od alkoholu są bardzo daleko. Ja nie wiem, czy to im pozostało po systemie tym komunistycznym, że wtedy jakoś za to były jakieś kary czy coś. Bo bym tak powiedział dosłownie, za moich 11 lat to na drodze z pijanym człowiekiem, tak troszeczkę lepiej pijanym, tak że się na nogach chwiał, ale cichutko się zachowywał, nie, tego, a najwyżej przechodził koło mnie, to wyciągnął rękę, żeby się przywitać, dwa, trzy słowa i szedł dalej, ale w ciszy. Ja takich ludzi za te 11 lat więcej nie spotkałem jak z czterech, pięciu, nie? A jak tak z rozmów tego, to popijają alkoholem nie gardzą. No byłbym zdziwiony na wschodzie, okay. Prawda? No chociaż to wielki obszar. Proszę powiedzieć coś takiego jak chodzenie po kolędzie. Czy istnieje, czy ksiądz odwiedza? Tak? Istnieje właśnie. 11 razy już byłem, nie, 10 razy już byłem na kolędzie. W tym roku nie pójdę, to się myślałem z księdzem biskupem rozmawiali ze względu na tego koronawirusa, chociaż wielczyna jest wolna, no ale jednak to się idzie z domu do domu. Oczywiście. No, ktoś może go mieć nie wiedząc, no bo testów się nie robi. Dajmy na to, ja sam nie wiem, czy dajmy na to, mogę go mieć, ale no czuję się dobrze, nie ma żadnych jakichś tam, omówień jakichś tak, że można go mieć nie wiedząc o tym, czy coś. No to nie chciałbym po prostu, żeby z mojego powodu ktoś się mógł narazić i później mieć do mnie jakieś tam żale i pretensje, to w tym roku zrezygnuję z kolędy. A tak przeciętnie odwiedzałem od 105 do 100, no tak przeciętnie to 105-110 rodzin, a wszystkich odwiedziłem 120, bo też zdarza się, bo chodzę po kolędzie, to w tym czasie jest czas wolny, bo od 1 do 10 to w Rosji jest czas wolny, nie ma szkoły nauki i tego, no to też wyjeżdżają do znajomych w odwiedziny czy coś i kogoś nie ma w domu, nie? Mhm. Ale tak, jeżeli ktoś jest w domu, to nie ma takiego przypadku, żeby nie przyjął, wchodzę, chociaż niektórzy nie wiedzą, co to jest kolęda, no przyszedł ksiądz tego, no to ja wtedy po prostu modlę się, pokropię dom wodą święconą, parę słów tam do nich właśnie powiem, zachęcam, żeby przyszli do kościoła czy coś, no i idę dalej, bo z niektórymi no jakoś tam nie ma takiego tematu do rozmowy, a u niektórych i posiedzę i z pół godziny tego, no bo jeżeli chcą rozmawiać, czy jakoś coś ich tam interesuje, pytają się, no to no różnie to bywa, ale jest coś takiego jak kolęda, no i stąd można powiedzieć, że spotkałem się z wszystkimi ludźmi z Wierszyny i z tymi, którzy no są już schorowani, którzy są tylko po prostu w domach, no to z każdym się spotkałem. Mieszkańcem czy parafianinem tego. Jednym słowem, proszę księdza, domyślamy się, że no, żyje się skromnie. Ksiądz żyje bardzo, ale to bardzo skromnie i naszą rozmowę rozpoczęliśmy przypomnieniem i ja lojalnie podziękować chciałem Alicji Barahone.
za ten kontakt, za polecenie, za dużo opowieści, doskonałych, pięknych, bardzo wzruszających opowieści o księdzu. I na koniec... No, skoro pan wspomniał panią Alicję, do to mogę tego powiedzieć, dążymy, pani, do wakacji. Że pani Alicja zorganizowała wśród swoich tam znajomych taką, bym powiedział, składkę, czy jak to powiedzieć, no, zbiórkę, że ona pomogła i no całkowicie no pokryła. Sfinalizowała. Koszty dwa razy były tak zwane wakacje z Bogiem po 2 tygodnie, w których brały dzieci no od 25 do 35 dzieci dziennie brało w tym udział z pełnym wyżywieniem, śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. W tym czasie udało mi się, że z Polski mi przysłali wolontariuszy, którzy to prowadzili te po prostu zajęcia. Wśród wolontariuszy byli nauczyciele, była i pani doktor tego. Także, że za to bardzo po prostu dziękuję tutaj również na falach eteru, bo niedawno rozmawiałem z panią Alicją telefonicznie, ale dzisiaj z okazji tej audycji również pani Alicji serdecznie, serdecznie dziękuję. Proszę księdza, dziękuję za tyle dobrych słów, dziękuję za tą dobroć płynącą ludzką i mam nadzieję, że do niektórych słuchaczy też dotrze ta właśnie skromność katolicka, bo czasami bardzo łatwo stać się, jak to mówią, bardziej papieskim od papieża. Prawda, proszę księdza? Czasami tak jest. Czasami tak jest. Czasami tak jest. Proszę księdza, czego życzyć na koniec? Czego mogę życzyć na koniec? Czego można życzyć na koniec? No, żebym był zdrowy, żebym jeszcze mógł pobyć, popracować. No, żeby jakoś tych ludzi przyciągnąć do kościoła, bo nie są oni wrogami kościoła. To może jeszcze na koniec taka iskierka, która mnie również bardzo podbudowała, że ta iskra w tych ludziach wiary jest nawet mocna. 3 lata temu telewizja Wrocław, która kręci różne filmy dla telewizji Polonia, ma taką akcję, to jest w lecie, nie zapomnij mogiły pradziada od zapomnienia. I oni szczególnie organizują młodzież i to bardzo dużo tej młodzieży wyjeżdża na tereny dawnej Polski, na Ukrainę głównie i na Białoruś i po prostu czyszczą cmentarze. Czyszczą te pomniki, które już mchem zarosły, żeby to nie poszło w zapomnienie. No i wzięli taką akcję, że przyjadą do Wierszyny. No i przyjechali. Przyjechało już nie pamiętam, 8 czy 9 było młodzieży, wychowawczyni. Przyjechała również ta telewizja wrocławska, która te filmy właśnie kręci. No i tutaj pracują na cmentarzu i później jeden pan z tej telewizji przyszedł i mówi, że w naszym zwyczajem jest, że na koniec naszego pobytu, tam gdzie na cmentarzu nie ma centralnego krzyża, to my taki krzyż... No i tradycyjnie, panie i panowie, mamy urwany sygnał, czyli jednym słowem z Syberią rozmawia się tylko godzinę. Tylko godzinę. Ja jeszcze zadzwonię tylko pożegnać się z naszym bohaterem dzisiejszego spotkania. A już sprawdzamy, co w Chicago.
I panie i panowie, powracamy, to już naprawdę pożegnanie. Chcę podziękować księdzu bardzo, bardzo serdecznie za księdza czas. Porozmawialiśmy ponad 2 godziny, więc dużo kosztowało to energii, ale tak jak mówię, życzę zdrowia, dużo, dużo zdrowia, dużo wytrwałości. No i chcę podziękować, że są jeszcze prawdziwi mnisi, misjonarze, mistrzowie, którzy potrafią żyć jak asceci, odmawiając sobie wszystkich rozrywek, wszystkich przyjemności, a przekazywać nadzieję innym. Za to dziękuję bardzo i proszę księdza, proszę na pożegnanie. Tak, tak, tak. Proszę. Serdecznie po prostu żegnam się z wszystkimi, którzy słuchali. I dziękuję za wysłuchanie moich, no jakichś takich, no chaotycznych wypowiedzi czy coś. No ale tak jak potrafiłem, tak się podzieliłem. Może jeszcze kiedyś wrócimy i tutaj pan Marcin jeszcze może jakąś audycję udostępni. Obiecuję. To na jakiś konkretny temat możemy wtedy porozmawiać. I zapraszam do Wierszyny, do sanatorium naturalnego. Przepięknie. Z jakichś tam wielkich bloków z napisami, nie wiem, jakie tam napisy te sławne sanatoria mają. U nas jest bardzo proste sanatorium, polegające na tym, że tu jest czyste, zdrowe powietrze. Brawo. Tym się właśnie między innymi charakteryzuje Wierszyna. No i dziękuję panu redaktorowi za to umożliwienie, za mimo tych i przeszkód. No to wiadomo, te przeszkody techniczne czasami następują, no ale tak wielka odległość, to nawet tych przeszkód wcale nie było dużo. To prawda. I zawsze optymistycznie. No. Proszę księdza, na koniec, gdyby zaistniała potrzeba, nasi słuchacze wschodniego wybrzeża chcieliby połączyć się z księdzem, znaleźć jakiś kontakt. Co ksiądz doradziłby, jak poszukiwać kontaktu? Mnie to najlepiej funkcjonuje, no ona czasami też dzień, dwa nie działa, ale to zawsze jest poczta mailowa. O proszę. Pocztą mailową. Pocztą mailową. Ja mogę podać. Bardzo proszę. Bo to jest jedno, co znam na pamięć, bo mówię, to mi najlepiej odpowiada i wtedy ja będziemy sobie pisemnie przekazywali. Mianowicie wszystko małymi literkami. Tak. Ojciec, pełne właśnie, ojciec, tak. Kropeczka, Karol. Tak. Kropeczka. Lipiński, bez tego tam miękkiego znaku nad N, Lipiński. Tak. Małpka. Gmail. O proszę. .com. Rewelacja. Proszę księdza, serdecznie, serdecznie dziękuję. Życzę jeszcze raz dużo, ja dużo zdrowia dziękuję. I powtórzę e-mail ojciec.karol.lipiński@gmail.com. Serdeczności, do usłyszenia. Żegnamy się, że... Ja jeszcze jedno słowo proszę, tylko proszę, powiem. Proszę. Może akurat mój znajomy z mojej rodzinnej wioski mieszka w Ameryce, teraz dokładnie nie wiem po prostu gdzie. Gdzie? Józef Nazarkiewicz, o ile może słuchał tą audycję, to serdecznie osobiście go pozdrawiam. Proszę powtórzyć nazwisko. Józef? Józef Nazarkiewicz. Nazarkiewicz. Będziemy pozdrawiać, proszę księdza. Dzisiaj serdecznie dziękuję za nasze spotkanie i jeszcze raz przepraszam, ponad 2 godziny wymęczyłem księdza, ale jest to bardzo ważne dla naszych słuchaczy. Było to bardzo ważne. Dziękuję pięknie, kłaniam się nisko, Marcin Filipowski. Dobranoc, życzymy wspólnie razem z księdzem Karolem. A u mnie ranek. U księdza poranek, a u nas zaczyna się późna noc. Wszystkiego dobrego, 13 godzin różnicy. Dużo, dużo zdrowia, dziękuję. Dziękuję również. Kłaniam się nisko. Panie i panowie, to ksiądz Karol
Lipiński, asceta z polskiej wsi Wierszyna. Dziękuję. Dobrej nocy. Trzymajcie się.